2008 roku organizowaliśmy festyn Niezapomniane wspomnienia, podsumowujący 5-lecie naszej działalności. Na festyn nie pozyskaliśmy żadnego grantu dotacji. Postanowiliśmy szukać sponsorów. Szukaliśmy w internecie adresów lokalnych firm, zakładów, do których moglibyśmy się zwrócić o pomoc. Wysłaliśmy bardzo dużo maili, wykonaliśmy bardzo dużo telefonów, wysłaliśmy kilkanaście listów. Do każdego listu załączyliśmy nasze materiały promocyjne, pocztówki, ulotki. Po kilku dniach okazało się, że niektórzy do nas odpisali. Udało nam się pozyskać wsparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy sponsorowali nagrody najaktywniejszym uczestnikom działań. Również otrzymaliśmy pomoc od firmy Nokia, której wysłaliśmy uzasadnienie, dlaczego ta pomoc jest naprawdę ważna, co mogą osiągnąć, co daje im współpraca z nami. Udało również się, pozyskaliśmy wsparcie lokalnych władz samorządowych, która przeznaczyła nam sumę pieniędzy na realizację na organizację festynu. Ważna jest relacja, aby ją podtrzymywać do tej pory, ponieważ nie wiemy, kiedy będziemy organizować ciekawą rzecz, ciekawą inicjatywę i nie wiemy, kiedy możemy uzyskać wsparcie. A jeżeli podtrzymujemy kontakt, wysyłając maila, będzie nam łatwiej pozyskać sponsora na kolejne działanie, na kolejną inicjatywę. Pewne wskazówki, które mogę Wam udzielić, poszukując sponsorów. Idąc lub wysyłając maila, starajcie się lub list, starajcie się zamieścić krótką charakterystykę waszego przedsięwzięcia, waszej inicjatywy. Napiszcie, co da ten projekt, to działanie waszemu potencjalnemu sojusznikowi lub sponsorowi. Idąc na spotkanie, starajcie się być otwarci, przygotowani, rozmawiajcie, opowiadajcie, bądźcie śmiali. Nie zrażajcie się tym, kiedy ktoś powie Wam, nie mamy pieniędzy, nie mamy teraz czasu. Właśnie takie słowa powinny być dla Was tą siłą, motorem napędowym do działania, poszukiwać, iść dalej, poszukiwać nowych sponsorów, nie tylko w środowisku lokalnym, może w powiecie, w województwie lub w całej Polsce. Może być to organizacja z zupełnie innego województwa, której spodobają się Wasze działania.